Witam Państwa serdecznie. Jest za 5:06. Poranek jeszcze nieco pochmurny, ale miejmy nadzieję, że w ciągu dnia pojawi się słońce nie tylko nad Warszawą, ale w całej Polsce. W tej chwili widzimy obraz na żywo z Warszawy, dokładnie z kamery zamontowanej na Moście Świętokrzyskim. Panorama nad Wisłą. Proszę Państwa, to jest 14 czerwca, czyli już mamy prawie połowę czerwca, dokładnie 165 dzień roku. Słońce wstało, choć tego nie widać. O 4:14 zajdzie o 20:57, a zatem dzień będzie trwał dokładnie 16 godzin i 43 minuty. A imieniny obchodzą dziś Alojzy, Bazylii, Eliza, Konstancja, Myślibor i Ryszard. Proszę Państwa, czym będziemy się dziś zajmować? No, na pewno zajrzymy na Ukrainę. Władze Ukrainy zapowiedziały na dziś początek operacji wojskowej. Ma ona na celu odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją. Będziemy śledzić dla Państwa sytuację i na bieżąco o tym informować. Wrócimy także do sprawy śmierci 3-letniej dziewczynki pozostawionej w samochodzie. Ojca dziewczynki przesłuchano w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywa od czasu zdarzenia. Prokuratura w Gliwicach poinformowała, że ojcu postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Po godzinie 7:15. Naszym gościem będzie młodszy inspektor Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zapytamy o sytuację, jaka miała miejsce w Częstochowie. Pijany motorowerzysta jechał zygzakiem w centrum miasta. Zatrzymali go pozostali uczestnicy ruchu. Mężczyzna był agresywny. Kierowcy zadzwonili na policję. Niestety na radiowóz czekali aż pół godziny. Dlaczego tak długo? No między innymi o to zapytamy inspektora Konkolewskiego. Prawie 100 zawodników z 41 krajów, w tym 4 Polaków, pokonało w ciągu tygodnia trasę długości 250 km prowadzącą przez pustynię Gobi. Był to drugi ultramaraton cyklu Four Desert Series. Pierwszy odbył się w lutym w Jordanii. Zapytamy oczywiście o wrażenia z wyprawy. I na koniec poranka mamy dla Państwa niespodziankę. Michael Winslow przyjechał do Polski. Jutro zaprezentuje swój program w sali kongresowej, a już dziś będzie naszym gościem w studiu. Pamiętają Państwo? Jeśli nie, to proszę sobie teraz przypomnieć. Tak, proszę Państwa, Michael Winslow słynie przede wszystkim, że kapitalnie naśladuje dźwięki. Zobaczymy, może dziś na antenie też będzie imitował jakieś dźwięki. Rozmowa tuż przed godziną 11. Nie zabraknie też oczywiście komentarzy po wczorajszym meczu, kapitalnym meczu Hiszpania-Holandia, relacji z treningów na mundialu, no i różnych mundialowych ciekawostek. A na początek popatrzmy na skrót wczorajszego meczu Hiszpania-Holandia, czyli wielka powtórka pary finałowej sprzed 4 lat. Hiszpania na kolanach, wielkie święto w Holandii, Oranie. W takiej koszulce dziś Ola Rosiak. Czy to taki znak, że kibicujesz Holandii? Mogłabym twierdzić, że to nie jest zbieg okoliczności, ale akurat przypadkowo tak weszło i mój kolega Michał zauważył, że faktycznie wpisałam się w ten sukces Holendrów. Dzień dobry. Dzień dobry. No niebywały sukces, tym bardziej, że przed meczem no, faworytem była jednak Hiszpania. I o ile zwycięstwo Holandii nie jest jakąś sensacją, bo można było kalkulować, że minimalnie wygrają, o tyle rozmiary zwycięstwa na pewno są już bardzo sensacyjne, ale to dobrze, bo jeśli na mundialu będziemy mieli takie emocje, takie wyniki, no to naprawdę wiele, wiele jeszcze ciekawych meczów przed nami. Za chwilę serwis, a co, o czym będziesz mówiła w serwisie? Także o piłce nożnej, ale nie tylko, również o Ukrainie. To wszystko już za moment. Zapraszam. Władze Ukrainy zapowiadają na dziś początek operacji militarnej na wielką skalę. Jej celem będzie odzyskanie kontroli nad całą granicą z Rosją. Oddziały wspierane przez pojazdy opancerzone mają zająć drogi na granicy i atakować intruzów.